zielonym gaju słonie śpiewają pod jaworem. Dzień dobry. Dzień dobry, właściwie, no, dobry wieczór. Ale dopiero co mówiliśmy o mostingu, czyli mostingu. A chciałem temat pociągnąć dalej, bo poza tym, co miałem do powiedzenia o mostingu, z ludźmi, z którymi rozmawiałem na ten temat prywatnie, chcieli też, właściwie ja też chciałem, wszyscy chcieliśmy, pociągnąć temat troszkę dalej, mówiąc w ogóle o tym, jak w relacjach, może nie, że jak należy się rozstawać, ale że czasami należy się rozstać. Często nam się zdarza, że jesteśmy w jakiejś relacji, w związku, czy to jest związek partnerski, miłosny, nawet małżeński, czy to jest przyjaźń. Jesteśmy blisko z kimś, ale... Właśnie, jest ale. I co z tym ale zrobić? Z tym ale należy się po prostu rozprawić. A jak się rozprawić z ale, to po chwili wypoczynku, ponieważ ja się muszę troszkę rozkręcić, a żeby się rozkręcić, to na przykład powinienem się troszkę pobawić z psem. Prawda? No. Tam, gdzie te drzewa Hiltoniu śpiewa pod jaworem. Pies najlepszy przyjaciel człowieka? Tak. A teraz wam powiem dlaczego. I to też w kontekście właśnie tego bycia ze sobą lub ewentualnego zakończenia znajomości bardzo często, jeżeli jest nam niewygodna. Popatrzcie na psa, jeśli macie psa. Może macie kota. Albo świnkę morską. Ja wam pokażę to na przykładzie Hiltona, mojego psa. To jest gość, mówię o Hiltonie, to jest gość, który jest strasznym oportunistą. Jak każdy pies. A mianowicie, no, tam miejsce moje, gdzie miska moja, ten pan to co, ten, co mi daje jeść. Ale z drugiej strony, on jest zawsze tam, gdzie ja jestem. Jeżeli siedzę tutaj całą noc, bo często pracuję, tak jak na przykład dzisiaj w nocy pracowałem, i robiłem tam swoje rzeczy, zanim zacząłem nagrywać. On był tutaj na kanapie, z jednej strony, z drugiej strony, tam na kanapie, bo mam dwie kanapy tutaj. On jest w tym samym pomieszczeniu, gdzie ja. Jeśli ja pójdę do łazienki, to on za chwilę będzie leżał pod drzwiami w łazience. Pod łazienką, pod tymi drzwiami. Wyjdę z łazienki, pójdę się położyć do łóżka, do swojej sypialni, pies pójdzie za mną i położy się obok mnie. On jest zawsze tam, gdzie ja. Mogę wracać do domu pijany, on się cieszy. Wracam trzeźwy, on się cieszy. Gdziekolwiek nie jestem, cokolwiek nie robię, on jest. I on... ja wiem, że to zabrzmi dla wielu z was śmiesznie być może, ale pies nie ocenia. Pies nie ocenia. Nie warunkuje swojej miłości tym, że ja na przykład mam, nie wiem, zielony sweterek, albo mam lewackie poglądy, albo prawackie poglądy. Nie. On warunkuje swoją miłość tym, że ja jestem. I tylko to. Kropka. I teraz wracając do ludzi. Często nam się zdarza, jak mówiłem we wcześniejszym materiale o tym mostingu, czyli zostawianiu ludzi bez słowa, jest to nieuczciwe, jest to nie w porządku, jest to okrutne. Aczkolwiek nie jest tak, że nie wolno nam nikogo zostawić. Oczywiście, że wolno. Jeżeli nam znajomość z jakąś osobą nie pasuje, to powinniśmy ją zakończyć. Dla swojego i tej osoby dobra. Często zdarza się, to jest w ogóle nagminny przypadek, zdarza się, że trzymamy się jakiejś znajomości, na przykład bycia z chłopakiem lub dziewczyną, albo nawet zwykłej takiej koleżeńskiej, czy powiedzmy przyjacielskiej znajomości z kimś, kto nas na przykład wkurwia, a jesteśmy z tą osobą, czy przyjaźnimy się z nią, bo wiesz, no co, nie mam innych przyjaciół. Zamiast pomyśleć w kategoriach, to wolę nie mieć przyjaciół, niż mieć za przyjaciela kogoś takiego. I uwolnić się. Bo to jest pewnego rodzaju samozniewolenie. Kiedy jesteśmy w relacji z drugą osobą i zaczynamy się jej podporządkowywać. Bardzo złe big no no, moi drodzy. Big no no. Nie, absolutnie nie. Wielu z nas żyje w świadomości tego, że woli być z byle kim niż samemu. Co jest bardzo złym, błędnym i uważam nieuczciwym przekonaniem.
bo ja uważam, już to z moich doświadczeń życiowych wyciąsłem, że wolę być sam niż z byle kim. Naprawdę. Na co mi ktoś, byle przyjaciel, dobra, przychodzi do mnie codziennie na kawę, gdzieś sobie chodzimy do kina, na imprezy, jest fajnie, coś tam, ale ta osoba mnie denerwuje, ma poglądy zupełnie odmienne od moich, kłócimy się za każdym razem, kiedy na przykład zaczynamy rozmowy światopoglądowe. Po co to? Ja mam przyjaciół, którzy mają naprawdę odmienne poglądy od moich, ale jest taka cicha, niepisana umowa i bardzo przestrzegana, że nie rozmawiamy na tematy kontrowersyjne. Lubimy swoje towarzystwo, więc nie będziemy go sobie psuć tematami kontrowersyjnymi. A jeżeli jest w moim otoczeniu osoba, która tematy kontrowersyjne podejmuje co chwilę po to, żeby mnie naprostować na jej myślenie, to powinienem od takiej osoby spierdzielać po skokach. Bo ta osoba, to znaczy tylko jedno, ta osoba próbuje mnie zmienić na swój wizerunek. To samo jest ze związkami, moi drodzy. Jesteśmy w związku i ktoś mówi: kocham cię. Dla mnie słowo kocham cię oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że ta osoba w pełni akceptuje mnie takiego, jakim jestem. Ale bardzo często jest to na zasadzie takiej: kocham cię, ale jakbyś przestał na przykład palić, to bym cię kochał bardziej. Zmień może fryzurę, bo ci uważam w niej niedobrze. A ja się kurwa czuję dobrze w tych włosach, ale ja uważam, że niedobrze ci w tych włosach. Poza tym nie podobają mi się faceci z długimi włosami. Czemu mówisz, że mnie kochasz, skoro nie akceptujesz moich długich włosów? I tu się zawsze właśnie rodzi ten po raz kolejny ten potencjał. Kurczę, nie mogę tak powiedzieć, bo urażę tą osobę i ona sobie pójdzie i znowu będę sam. I tu znowu się włącza Michał mówiący: lepiej być samemu niż z byle kim, moi drodzy. Ja tłumaczę często, bo ludzie się galopują, każdemu trzeba dać szansę. Ja tłumaczę takiej osobie: słuchaj, tobie się mogą nie podobać moje poglądy. Masz do tego pełne prawo i masz prawo do swoich odmiennych. I bardzo fajnie, że sobie o tym rozmawiamy, ale nie próbuj mnie zmieniać na swój wizerunek, na swój obraz, który chciałabyś... Bo jest tak, ty nie widzisz we mnie człowieka, tylko widzisz potencjał na kogoś, kogo chciałbyś mieć przy swoim boku. A ja nie spełniam kilku elementów, więc chcesz wywołać u mnie te elementy. Chcesz mnie po prostu urobić pod siebie. Nie. Nie. Ja wolę, ja tak robię i doradzam wszystkim, którzy mnie pytają o to: słuchaj, co mam zrobić, bo mój partner czy moja partnerka oczekuje ode mnie, żebym robił to czy tamto. A ja zawsze mówię: a chcesz to robić? Odpowiedź brzmi: nie. Ja mówię: to nie rób. No ale to ona ode mnie odejdzie. Pozwól jej odejść. Skoro jej nie odpowiada, jaki jesteś, tylko chce kogoś, kogo ona by chciała widzieć, to niech sobie taką osobę znajdzie. A jeżeli nie potrafi jej znaleźć, to nie pozwól na to, żebyś ty był jej laleczką z plasteliny, którą sobie urobi pod swój wizerunek. W drugą stronę też tak działa, kochani. Jeżeli jesteście z kimś i ta osoba ma elementy, które wam nie pasują, to albo je zaakceptujcie, albo idźcie sobie w cholerę. Nie próbujcie tej osoby zmieniać. Już broń Boże manipulacją na zasadzie: jak nie zmienisz tego czy tamtego, to odejdę. Bo jakbyście trafili na mnie i powiedzielibyście mi: słuchaj, Michael, jak nie przestaniesz palić, to odejdę, to ja wtedy ci odpowiem: to odejdź. Ale zamknę. Nie pozwalajmy się zmieniać. Jeżeli chcemy... Słuchajcie, palenie nie jest niczym dobrym. Picie nie jest niczym dobrym. Nie wiem, hazard nie jest niczym dobrym. Różne rzeczy są niczym dobrym. Ale to my sami musimy zdecydować, że to nie jest dobre i sami podjąć decyzję tej zmiany. Ona nie może być wymuszona i nie może być szantażem. Na zasadzie: jeśli nie zaczniesz zachowywać się tak, jak ja bym chciała lub chciał, to z tobą zerwę znajomość. Bo jak coś takiego usłyszycie, to tutaj powiedzcie: to zerwij znajomość, ponieważ ja nie będę się zmieniał dla ciebie. Jedyne, co mogę zrobić w zmianie ze sobą, to zmienić się dla siebie samego. Jeśli tego będę chciał, potrzebował i uznam, że to jest dla mnie dobre. Nigdy nie zmieniajcie się dla kogoś. Nigdy. Przenigdy. O to was bardzo proszę. Krótko przed świętami, kochani, mnie czeka teraz bardzo ciężki weekend. Ja nagrywam jeden film po drugim, żeby było. I mnie czeka weekend od soboty, czyli od jutra. Czeka mnie weekend w Belfastu. Zawodowy. Fajne miasto w sumie, ale...
Trochę mi się spaskudziło, ale to nieważne. I po drodze jeszcze będą filmy wyświetlane. Biorę sobie z mojego laptopa, więc mam zgrane. No, mam już nagrany film, który nagrałem 2 tygodnie temu, który chciałem wam nagrać na święta. I dostaniecie go krótko dzień przed świętami. Też z życzeniami, ale nie będę śpiewał, obiecuję. Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie. Życzę wam udanego piątku świątowego, udanej soboty świątecznej, przedświątecznej, udanej niedzieli przedświątecznej, sprzątania, gotowania i tak dalej. Tylko pamiętajcie, nie sprzątajcie i nie gotujcie za dużo. Żebyście nie byli zmęczeni potem i padli na ryj przy wigilijnej kolacji, zamiast się bawić. No? Mierzmy to trochę. Słuchajcie, ja dzisiaj takiego mema czytałem dzisiaj, że dla wszystkich sprzątających przed świętami chciałbym poinformować, że to przychodzi dzieciątko, a nie sanepid. Tego się trzymajmy, moi drodzy. Życzę udanego klejenia pierogów, jak ktoś klei, udanego rolowania krokietów, jak ktoś lubi. A jak ktoś jest z Birminghama, czyli niedaleko mnie, i nie za bardzo ma zdolności pierogowo-krokietowe, to ja proszę, żeby do mnie zapukać na maila prywatnego. Ja mam taką znajomą panią, która się nazywa Ciaciarenia, a Ciaciarenia ma swój catering i Ciaciarenia lepi i robi różne inne rzeczy i wszystko przygotowuje na Wigilię i ma bardzo fajne ceny. Muszę ją poreklamować, ona nawet o tym nie wie, że ja to robię, bo nie ogląda mojego kanału, ale muszę, bo dała mi w prezencie. Takie odwdzięczenie się, dała mi w prezencie na święta. Sporo rzeczy. Do zjedzenia oczywiście. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia, pa. Jestem Hiltonem i węgla tonę przerzucę pod Jaworem.